Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Tutaj nasze bydło produkuje to, co w ostatnim czasie nam, chłopom i wszystkim mieszkańcom Polski, zafundowano. Nie jakiś cenny nawóz, nie jakiś obornik, tylko gnój, zwykły chłopski gnój. Jestem chłopką, co zawsze podkreślam w swoich filmach. Całe te rządy, pomysły doprowadziły do tego, że ludzie wyszli na ulicę. Chłopi powiedzieli dość, po prostu dość tego wszystkiego i wyszli, wyjechali swoimi ciągnikami. Ostatnio w komentarzach pojawiają się pytania, życzliwe pytania. Pani Reniu, co Pani sądzi o tych protestach? Jak Pani by się wypowiedziała? Dzwonicie do mnie, piszecie SMS-y. A co mam powiedzieć? Krótko mogę tylko powiedzieć, że jest takie przysłowie. Od myszy po cesarza wszyscy żyją z gospodarza. Tylko pamiętajcie, kochani, że jak szlak trafi tego gospodarza, to i szlak trafi myszy i cesarza. Bardzo często w filmach wypowiadam się właśnie na temat żywności, aby wspierać swoje krajowe rolnictwo, aby wspierać rolnika, nie kupować żywności z marketów. Często słyszę takie zdania, że rolnicy polscy stosują dużo chemii. A co wy myślicie? Że kupując w marketach kupujecie coś lepszego z zagranicy? Że zagraniczna żywność jest lepsza? Guzik, tyle wam powiem, nie jest wcale lepsza, bo nas, rolników polskich, nie jest stać dorównać do rolnika niemieckiego, francuskiego czy holenderskiego. Oni mają dużo wyższe dotacje, dużo większe mają płatności do swoich produktów rolnych. Oni więcej wydają na chemię, na nawozy niż my, bo nas po prostu jest nie stać. Też często słyszę zdania: zobaczcie, jakimi oni maszynami wyjechali na ten protest, jakimi wypasionymi ciągnikami jeżdżą, jakie fury, jakie bryki. A czym mamy pracować? Taczką i łopatą? Ludzie, zastanówcie się, niektórzy, co piszą komentarze, to po prostu to wszystko woła o pomstę do nieba. Taki ciągnik jest nam potrzebny, aby żyć, aby pracować w tej ziemi. Wiecie, ile taka maszyna kosztuje? Na dzień dzisiejszy od 500 tysięcy wzwyż, nawet i około miliona, taki ciągnik. Kogo jest w stanie go kupić za gotówkę? My za ten swój 15 lat temu daliśmy ponad 200 tysięcy. To było kupę kasy. Nikogo nie jest na to stać. To jest wszystko na kredyty. Chłop, aby uprawiać ziemię, musi się zadłużać, niestety, bo nikogo nie jest stać za gotówkę kupić. No, może ktoś powie, możecie nie brać kredytów. A przyznajcie się teraz tutaj, ilu z Was posiada gotówkę w domu, żeby sobie kupić za nią samochód? Jeżeli zniknie nasza żywność, to staniemy się już całkowicie kategorią, nawet nie drugą, a trzecią, czwartą, może nawet i piątą, bo wszystko, co najgorsze, najgorszy syf będzie pchany tutaj do nas, do Polski. Już i tak jesteśmy śmietnikiem Europy, bo taka jest prawda. Wszystkie odpadki, wszystkie produkty, które nie nadają się, nie są przeznaczone, nie spełniają norm w danym kraju, idą do nas. Niestety, Polacy, tak my właśnie jemy. I mówiąc takie zdania, że polski rolnik stosuje nawozy, ta żywność jest chemiczna, nie jest zdrowa. Zachodniego rolnika nie stać, jeśli walić tyle chemii, to zachodniego rolnika. Tak, my im w życiu nie dorównamy z tą chemią. I mając wybór, wolicie tak naprawdę kupić polską, jeżeli już twierdzicie, chemię, aniż zagraniczną. Jest dużo chłopów, którzy produkują naprawdę dobrą żywność. Zastanawia mnie jedno. W ostatnim czasie produkty w sklepach idą w górę. Chleb idzie w górę, poszedł dosyć mocno. Pytam się, dlaczego? Wiecie, ile kosztuje tona zboża? Na dzień dzisiejszy dostałam cennik, który przysłała mi firma skupująca zboże. Pszenżyto na dzień dzisiejszy kosztuje 630 zł za tonę, gdzie w zeszłym roku razem z Edziem żeśmy sprzedawali po ile? 1300 chyba 20 zł.
Dwa lata temu, tak. Bo teraz mamy już 2024 rok. Jęczmień żeśmy sprzedawali po 920 zł. Tak, jęczmień po 920 zł, a na dzień dzisiejszy po 630. Pytam się, dlaczego chleb poszedł dwukrotnie w górę, jeżeli zboże, nasz produkt, poszedł dwukrotnie w dół. Dlaczego wołowina w sklepie kosztuje 70-80 zł, ligawa, szlachetna, byle jaka wołowina kosztuje 40 zł. Na promocji można ją dostać za 30 parę złotych. Gdzie my dostajemy 1/4 tej najgorszej ceny, najniższej? A gdzie są koszty produkcji? Gdzie są koszty utrzymania? Gdzie jest chodzenie 2 lata przy takim byku? Takiego byka nie hoduje się niestety przez 5 miesięcy. Jego się hoduje 2 lata, dobrze 2 lata koło niego trzeba chodzić. I jaki my mamy z tego zysk? I jeszcze ktoś się dziwi, że wyszliśmy na ulicę. Walczymy po prostu o chleb. My, chłopi, walczymy o chleb. O chleb, którego w tym kraju nie daj Boże, żeby brakło. Bo jeżeli braknie jego nam, jakoś damy sobie radę. Ale jeżeli braknie miastu, będzie źle. Wszystko może obyłoby się bez większego echa, tak jak to do tej pory było. Wyszli sobie rolnicy, pojeździli sobie ciągnikami, pogadali, dostali jakieś tam bzdetne obietnice i na tym się kończyło. I prawdopodobnie teraz też by tak było, że obyłoby się bez echa, gdyby nie to, że również i rolnicy w Europie wyszli. Niemieccy rolnicy, głównie niemieccy rolnicy. Jest krzyk, jest bunt. A dlaczego wyszli? A wyszli dlatego, że chcą nam wcisnąć pakiet klimatyczny. Pomału wygaszać produkcję zwierzęcą, roślinną. Dlatego cała Europa strajkuje. Jak wy sobie wyobrażacie, żeby wygasić produkcję zwierzęcą czy roślinną? Co my będziemy jeść? Chodzi o to, żeby koncerny te, co mają ziemię na Ukrainę, jeszcze większe dochody przynosiły dla nielicznych kosztem wielu ludzi. Po prostu zlikwidować rolnictwo tylko po to, żeby parę garstka osób się bogaciła niemiłosiernie, a ludzie biedowali. To jedzenie z Ukrainy, to zboże, to wszystko, no sami wiecie, to jest najgorszy szajs. I oni nam to każą jeść. Są otwierane tiry. Widzicie w internecie, widzicie w mediach społecznościowych, jak to zboże wygląda. Ono jest popleśniałe, ono jest często zatęchłe, skiełkowane. I mamy to jeść? Przecież to jest najgorszy syf. I co z tego, że ono przeleci przez nasz kraj? Pojedzie do Niemiec i później z powrotem do nas wraca. Tak to się odbywa. Niestety tak się odbywa. Nas zalewają tanie produkty z tamtych drzwi, z wschodnich. A Europę zalewają tanie produkty z Egiptu, z Turcji. I dlatego podniósł się bunt. Chłopi w całej Europie powiedzieli dość. I może czas najwyższy się przebudzić. I tutaj sami chłopi, tak jak mówię, nie walczą tylko dla siebie. Bo my weźmiemy sobie przysłowiowy szpadel, ukopiemy sobie działkę i jakoś będziemy ciągnąć. Ale reszta ludzi? Co będziemy jeść, jak nam wygaszą produkcję zwierzęcą? Na robakach? Po co to jest robione? Żeby robaki wcisnąć? Ja osobiście chcę mieć wybór, czy chcę zjeść kotleta schabowego, czy chcę zjeść stek wołowy, czy robaki. A tutaj chcę nas się tego wyboru pozbawić. Stek sojowy to jeszcze nie jest taka tragedia. Stek sojowy, tak. Tutaj mąż się śmieje, że stek sojowy jeszcze nie jest taka tragedia. Ale schabowego, z konika polnego jakoś sobie nie wyobrażam. Tak, no tutaj teraz humorystycznie mówi właśnie, nie wiem czy słyszycie, że schabowego z konika polnego sobie nie wyobraża. Sorry, ale ja też nie. Ograniczyć produkcję roślinną? Przejść na uprawę bezorkową? Przecież większej bzdury ja w życiu nie słyszałam. Od dziada, pradziada uprawiało się ziemię. Orka siało się, żeby ta ziemia rodziła. Dzisiaj chce się to wygasić? Produkty roślinne? Na co przejdziemy? Na weź tabletkę jak w seksmisji? Już przyszedł taki czas oświecenia, gdzie możnowładni tego świata stwierdzili, że jajka są szkodliwe, mleko jest szkodliwe, smalec jest szkodliwy. Broń Boże, nie jedzcie mięsa. I co dzisiaj mamy za pokolenie? Chorujemy, padamy jak muchy. Napędzamy tylko koncerny farmaceutyczne. Tak ma być? Chyba nie tak.
polski chłop na przestrzeni wieków pokazał, że zawsze sobie poradzi. Z najgorszej opresji jest w stanie wyjść. Ale co będzie z innymi? Wielu z Was chciało poznać moje zdanie na ten temat. To zakończę to tylko takim krótkim stwierdzeniem. Broń nas, Panie Boże, od przyjaciół, bo od wrogów to my się świetnie sami obronimy. Niestety podzieleni jesteśmy nikim. Bardzo łatwo nas zmiotą. Ale jeżeli będziemy zjednoczeni, to będziemy siłą. Siłą, której nikt nie przebije, której nikt nie ruszy. I tego bym sobie życzyła. Ja jestem chłopką, co, tak jak już na początku mówiłam, zawsze podkreślam. I tą chłopką zostanę. Ukochałam ziemię naszych dziadów, pradziadów. Ja tą ziemię miłuję. Ja po prostu ją czczę. I tak powinno być. I bardzo bym chciała, żeby inni się po prostu przyłączyli, wsparli nas, żeby powiedzieli: tak, jesteśmy z wami, tak, pomożemy wam. Pomożemy wam, żebyście tę ziemię uprawiali, nie tylko dla siebie, ale również i dla nas. Sytuacja jest bardzo ciężka i tutaj wyjść z tego to trzeba będzie naprawdę dużego kompromisu, bardzo dużej polemiki i dobrej woli wszystkich ludzi praktycznie w całej Europie, ale tutaj teraz głównie mówimy o swoim kraju, o swoim podwórku. Ja wiem, że jest coś takiego i też musicie wy wiedzieć, że jest coś takiego jak import i eksport i są produkty, których my w Polsce nie mamy i mieć nie będziemy. Są produkty, które wytwarzają tylko inne państwa i takie produkty sprowadzić musimy. Tak samo jak my produkujemy coś, czego inni nie produkują, więc eksportujemy te produkty i taki handel wymienny jak najbardziej powinien być. Handel produktami dobrymi, bo przecież są chociażby pomarańcze, cytryny, kiwi, które ja tak naprawdę te owoce również uwielbiam i kupuję. Jest chociażby mleczko pszczele, którego u nas w kraju teraz o tej porze nie uraczymy. Mamy go w porze letniej, ale w porze zimowej niestety nie jesteśmy w stanie tego mleczka tutaj u nas w kraju mieć. Więc taki handel musi być, ale nie zalewanie nas falą szajsu. Szajsu i śmieci. I tutaj teraz jeszcze wrócę do kwestii chemii, która jest stosowana, do kwestii nawozów, które rolnicy stosują i też dużo się o tym mówi, bo polscy rolnicy stosują. To jest prawda, to jest wszystko prawda, stosują, ale zwróćcie uwagę i też musicie to wiedzieć, że są wytyczne, są normy i żaden rolnik nie może pozwolić sobie na stosowanie czegoś, co nie jest dopuszczalne. Polski chłop, jak nawali mu ciągnik czy jakakolwiek maszyna, próbuje remontować ją sam. Rozbiera, kombinuje, wymienia uszczelki. Jeżeli głowica nawali, wiezie ją do planowania czy do czegokolwiek tam. Robi to sam. Niemiecki chłop wzywa od razu serwis. Dlaczego? Bo go stać. Po prostu jest go stać. I nawet moi znajomi, którzy w Niemczech robią u niemieckiego chłopa na gospodarstwie, jeżeli traktor nawali, próbują coś robić sami i te traktory często naprawiają. Niemiec przychodzi: oh my god, jak ty to zrobiłeś? Serwis już był w drodze, a wystarczyło tylko odkręcić kilka śrubek, wymienić uszczelkę. I nie robią to tego u nas w kraju chłopi z dobrobytu, tylko robią to z oszczędności. Nas nie stać jest na wezwać serwis. Jestem całym sercem bardzo za naturą i zdrową żywnością, ale mimo że wielu polskich chłopów stosuje nawozy i różne środki pod swoje uprawy, to i tak nasza żywność jest o niebo lepsza od tej żywności z zachodu, bo polskiego chłopa nie jest w połowie stać dać to, co dają za granicą. Nas jest po prostu nie stać. Nie stać nas jest i to musicie wiedzieć. W tej sytuacji, jaka jest teraz, wszyscy powinniśmy stanąć ramię w ramię. Jak jeden mąż, jeden za wszystkich, wszyscy za jednego, bo tutaj ważą się losy nie tylko chłopów,
dzisiaj chłopów, ale jutro was, losy tak naprawdę nas wszystkich. Nie jestem za wylewaniem gnojówek na ulicę, nie jestem za wysypywaniem obornika na nasze drogi, bo również jestem kierowcą samochodu osobowego i za tym nie jestem. Nie jestem również za wyzwiskami i ubliżaniem komukolwiek, czy to z tej strony, czy z drugiej, czy władzom, czy chłopom. Tego nie popieram, ale jak najbardziej całym sercem jestem za tymi, którzy wyszli na drogi, za tymi, którzy głośno mówią stop, stop napływowi szajsu do naszego kraju, stop pakietom klimatycznym, stop jawnemu truciu ludzi. Temat jest bardzo ciężki i gorący. Mam nadzieję, że wszystko się dobrze skończy, że dojdzie do jakiegoś kompromisu i wspólnego konsensusu w tej sprawie. Mam nadzieję, że zostaną uszczelnione granice, jeżeli chodzi o napływ żywności. Handel wymienny, import, eksport musi istnieć. Tego nie neguję w ogóle, ale nie może być zalewania nas falą śmieci. Nie może tego być i jawno to musimy po prostu powiedzieć. Mam nadzieję, że szybko wszystko wróci do normy, że możnowładni tego świata opamiętają się, przyjdą po rozum do głowy i usłyszą wołanie nie tylko nas, Polaków. I życzę tutaj dzisiaj nam wszystkim, aby nikomu z nas w naszym polskim domu, pod naszym polskim niebem, na naszym polskim stole nie brakło naszego, podkreślam, naszego polskiego chleba z naszych polskich pól. Tego wam, kochani, bardzo z całego serca życzę. I szczęść wam Boże. Bóg z wami wszystkimi, kochani. Trzymajmy się razem, a naprawdę możemy wiele.